Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu naszych obrad. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Polana Żywiecka. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1416. Drugie czytanie. Referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Do druku 1416 nie wpłynęły poprawki. W związku z tym proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Polana Żywiecka wraz z załącznikami, w tym załącznikiem numer 2, w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Dziękuję. Dodam tylko, że Komisja Planowania Przestrzennego i Środowiska pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała ten projekt planu. Zatem stwierdzam, że nie wpłynęły żadne poprawki i stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła drugie czytanie według projektu druku nr 1416. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta miasta Krakowa, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku nr 2 do projektu uchwały, postanawiając tym samym o ich nieuwzględnianiu. Głosowanie projektu uchwały odbędzie się w bloku głosowań.